Siema, dziś opowiem wam historię mojego jakże nieciekawego życia, a więc było to tak. Moja stara była w szpitalu po tym, jak się urodziłam. Gdzie moje dziecko? Tutaj. Oh shit, here we go again. Ej, intruz, weź to dziecko. Okej. Okay. What? 2000 years later. A kuku? Już ten koleś już tak się na mnie wkurzył, że w końcu mnie wyrzucił przez ten portal. O, darmowe dziecko wezmę i sobie. Dobra, idziemy do sklepu. Jazor, mamy zatrudnić opiekunkę dla niej. Vamos a jugar asasninos YouTube YD Aleroporortas 48 huras. Okej. A few minutes later. Do dalej byłam sobie w przedszkolu i pani kazała nam rysować z okazji Dnia Matki. Dobrze, dzieci, dziś będziecie rysować rysunki dla swoich mam. A few minutes later. Dobrze, dzieci, pokażcie, co narysowaliście. Wszyscy narysowaliśmy identyczne laurki. Oto wspaniale, daję wam ocenę 6. Zaraz, ale pani zapomniała o tej dziewczynce z tyłu. Dziękuję, Brianku, za uwagę, dostajesz za to plusika. Dobrze, dziewczynko, co narysowałaś? Co to takiego? To taka gra, którą moja mama bardzo lubi. Oto wspaniale. Dalej poszłam do mamy, aby jej tą laurkę pokazać. Hej, mamo, mam dla ciebie rysunek. Okej. Tylko nie to, mamo. Mamo, idź do piwnicy. Zaczęłam chodzić do szkoły. Ogólne, tak jak w każdej szkole, nawiązywanie znajomości, nauczyciele i kartkówki, i weekendy i tak dalej, aż do końca szkoły. Ogólnie jeszcze nic nie będę mówić o liceum i pracy, bo chodzę jeszcze do szkoły. Dobra, no i to była moja historia mojego jakże nieciekawego życia.